Dzień dobry. Szanowni, w tym filmie chciałem omówić naszą ostatnią lekcję, na której zajmowaliśmy się przypomnieniem sobie pojęcia gęstości, a jednocześnie zobaczyliśmy, jak można wykorzystać inne zjawisko, w tym wypadku prawo Archimedesa, do tego, żeby zmierzyć gęstość no, taką metodą nie wprost. A co to jest metoda wprost? Tylko pozwólcie, że się zmniejszę. Ops, dobrze. No, metoda wprost wychodzi z samej definicji gęstości. Pamiętacie, gęstość to jest stosunek masy do objętości. No i jeżeli mamy przedmioty wykonane z tego samego materiału, to możemy się spodziewać, i jest to bardzo dobrze doświadczalnie potwierdzone, że ten stosunek nie zależy od wielkości tych przedmiotów. No dlaczego? Bo masa jest miarą ilości materii, która jest zawarta w tym przedmiocie, a objętość to jest miara przestrzeni, który ten przedmiot zajmuje. No i można się spodziewać, że im większa masa jest jakby proporcjonalna do ilości materii, ale objętość jest też proporcjonalna do tego, ile tego przedmiotu jest. W związku z tym ten współczynnik, ten iloraz będzie stały. No i w układzie SI wyrażamy gęstość w kilogramach na metr sześcienny, ale często w naszych rozważaniach używamy innej jednostki, która jest zgrabniejsza, gramy na centymetry sześcienne. No i na przykład gęstość wody to jest 1 gram na centymetr sześcienny. No i jeżeli chcemy zmierzyć gęstość, no to standardowa metoda polega na tym, że postępujemy zgodnie z definicją. Ważymy przedmiot. Wagi, z których korzystamy, są już wyskalowane w gramach, to znaczy w jednostkach masy, a nie w jednostkach, nie w sile grawitacji, nie w jednostkach ciężaru, bo są przeznaczone do używania na Ziemi. No a objętość wyznaczamy w ten sposób, że jeśli to jest przedmiot o regularnym kształcie, no to po prostu mierzymy jego wymiary i z tych wymiarów obliczamy objętość i następnie podstawiamy do tego wzoru. No pewien problem zaczyna się, kiedy nasz przedmiot ma nieregularny kształt, tak jak te nakrętki widać, tutaj jest skomplikowany kształt, jeszcze w środku jest ten gwint, który trzeba wziąć pod uwagę, więc no proszę, proszę, ciekawe czy się uda. Próbujemy zrobić to w ten sposób, bo w ten sposób mogę się przenieść tu troszeczkę wyżej. I jeśli się przeniosę troszeczkę wyżej, to będę mógł przejść na następną stronę. Właśnie. Zamiast mierzyć wymiary i obliczać objętość, możemy ją zmierzyć i to robi się w ten sposób, że bierzemy cylinder pomiarowy, nalewamy do niego wody i badamy, o ile podniesie się poziom wody w cylindrze po wprowadzeniu do niego tego naszego przedmiotu, nakrętki. Ta metoda napotyka na dwa problemy. Jeden problem jest z rozmiarem tego przedmiotu. No, im większy jest ten rozmiar, tym większy musi być ten cylinder, tym jakby szerszy musi być ten cylinder, tym objętość tego cylindra pomiarowego musi być większa. No a z tym w zasadniczych przypadkach, w typowych przypadkach, to rodzi problem dokładności. No jeżeli się tutaj dobrze przyjrzeć, to ten cylinder jest do 250 ml. Objętość tego cylindra to jest 250 ml, 250 cm sześciennych. No i tutaj 10 kresek oznacza 20 ml, czyli jedna kreska możemy mierzyć z dokładnością do 2 ml. Ten cylinder jest mniejszy. Ten cylinder jest mniejszy. Ma objętość 100 centymetrów sześciennych. No i tutaj podziałka, duża podziałka jest co 10 kresek, co jest co 10 ml, to znaczy jedna kreska odpowiada jednemu milimetrowi, jednemu centymetrowi sześciennemu. No jest oczywisty problem z naniesieniem tutaj tak cienkich kresek, żeby dokładnie można było tutaj zmieścić 20 podziałek, 20 kresek poziomych. W związku z tym owszem, możemy użyć większego cylindra pomiarowego, ale to się wiąże z problemem z wyznaczeniem objętości. No i w związku z tym możemy sobie spróbować
pomyśleć o takiej metodzie, która będzie nie wprost. Po raz pierwszy chyba, po raz pierwszy pojawia się u nas pomysł na to, żeby wykorzystać inne prawo fizyki do tego, żeby coś zmierzyć. Chwileczkę, muszę tutaj zatrzymać na chwilę. Teraz jest znowu dobrze. Będziemy wykorzystywać prawo Archimedesa. Prawo Archimedesa, które mówi, że na ciało zanurzone w wodzie działa skierowana pionowo do góry siła wyporu równa ciężarowi wody wypartej przez to ciało. No i będziemy zanurzać do wody zawieszoną na nitce naszą nakrętkę. No i w tym wypadku ciężar wody wypartej przez tę nakrętkę, no to jest iloczyn tego współczynnika proporcjonalności między masą a ciężarem razy masa wody, no ale masa wody to jest jej gęstość razy objętość wody wypartej, która jest równa zresztą objętości nakrętki, o ile nakrętka jest zanurzona w całości. No jest tutaj jeszcze nitka w tym całym doświadczeniu, w tym całym pomiarze, no i staramy się, żeby ta nitka była bardzo cienka, tak, żeby była tak cienka, żeby jej objętością tutaj przy tych rozważaniach można było zaniedbać. No i teraz, jeżeli to jeszcze stoi na wadze, a mamy bardzo dokładne elektroniczne wagi, teraz jest łatwo zdobyć dokładną elektroniczną wagę, no to pamiętacie, ta waga, jeśli wytarować ją przed włożeniem do wody tej naszej nakrętki, to ta waga wskaże nam siłę wyporu. No, dlaczego? Prosta sprawa, jakbyśmy trzymali nakrętkę w ręku, no to czulibyśmy, że nakrętka waży, tak? My podtrzymujemy nakrętkę, ale nakrętka też działa na naszą rękę swoim ciężarem. No w tym wypadku woda podtrzymuje nakrętkę do góry siłą wyporu, no ale nakrętka ciśnie na wodę taką samą siłą skierowaną w przeciwnym kierunku i ta różnica tych, tę siłę mierzy następnie waga, po prostu pokazując odpowiednie wskazanie. Tak? Mierzyliśmy siłę wyporu w zeszłym roku i udowadnialiśmy proporcjonalność siły wyporu do objętości zanurzonego ciała i do gęstości cieczy. Mamy takie dwa pomiary, mówię dwa, dlatego że możemy oczywiście też zważyć nakrętkę na wadze, tak jak poprzednio, i będziemy mieli jej ciężar, naprawdę waga podaje już masę, ale naprawdę mierzymy w ten sposób ciężar. To mając te dwie wielkości, znając te dwie wielkości, ciężar ze zważenia nakrętki i siłę wyporu nakrętki, którą wskaże nam waga, z pomiaru siły wyporu za pomocą właśnie tego naczynia z wodą, nakrętki i wagi, możemy teraz próbować z tego wyciągnąć informacje na temat gęstości ciała. No i sztuka polega na tym, że jeżeli utworzymy sobie stosunek ciężaru do siły wyporu, to tam zajdzie taki mały cud. Mianowicie te wielkości, które są identyczne w liczniku i mianowniku, one się po prostu skrócą. No, co się skróci? Skróci się współczynnik proporcjonalności między siłą a między masą a ciężarem. Tak? No i jeszcze skróci się objętość ciała. No, bo tutaj to jest objętość ciała, tu jest objętość wody wypartej przez ciało, ale ta objętość i ciało jest całkowicie zanurzone w wodzie, no to ta objętość wody wypartej przez ciało będzie równa dokładnie objętości ciała, więc to się też uprości i zostanie tylko stosunek objętości, gęstości ciała do gęstości wody. Gęstość wody jest nam doskonale znana, 1 gram na centymetr sześcienny, w związku z tym możemy teraz przekształcić tę proporcję i wyznaczyć z niej gęstość ciała jako stosunek dwóch wielkości, które jesteśmy w stanie stosunkowo dokładnie zmierzyć i razy gęstość wody, czyli jakby to byłoby w jednostkach gęstości wody.
No i teraz ja obejrzałem wszystkie karty pracy waszych zespołów, które brały udział w tym pomiarze. Wszystko bardzo ładnie wygląda. Może to jeszcze powiększymy, tak żeby było lepiej widoczne. Tu mamy nasze zespoły. Pomiar polegał na tym, żeby zważyć naszą nakrętkę, żeby obliczyć, jaką ma, zmierzyć, jaką ma siłę wyporu i policzyć stosunek wagi do siły wyporu. I to jest gęstość w jednostkach gęstości wody, czyli gęstość wody to jest 1 gram na centymetr sześcienny. No, nakrętki nie były identyczne. Ja je kupiłem w sklepie. Być może mogły się odrobinę różnić od siebie, w związku z tym ich wagi wcale nie muszą być takie same. No, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. No, ale materiał nakrętki powinien być podobny. Jak widać, różne zespoły otrzymały pewien jednak rozrzut swoich pomiarów, ale wynik jest zupełnie dobry. 7,7 grama na centymetr sześcienny jest sensowny. No i teraz jak spojrzeć na to, jaki powinien być błąd, jeżeli ma się zmieścić ten najbardziej odstający od średniej pomiar Ali i Maćka, no to trzeba założyć, że to jest plus minus 0,2 grama na centymetr sześcienny. No i o tym analizie błędu będziemy sobie jeszcze rozmawiać i wykorzystamy tę samą metodę także do pomiaru gęstości lodu. To będzie trochę trudniejsze, bo lód będzie pływał w wodzie, więc trzeba go będzie w celu wykonania pomiaru do tej wody wepchnąć, a on będzie chciał wypłynąć, więc będzie przy tym trochę uciech. Dziękuję bardzo.